To jest druga impreza typowo związana z pierwszą pomocą i ratownictwem, którą organizujemy na terenie Cieszyna. Oczywiście tego, jakie są zadania, nie mogę jeszcze powiedzieć, bo jest za wcześnie, ale mogę powiedzieć, że na pewno będzie kilka okazji do tego, by mieszkańcy miasta Cieszyna mogli obserwować na bieżąco działania zespołów ratowniczych na terenie wszystkich tak naprawdę ulic, kilku części tego miasta, łącznie z największą pozorracją wypadku masowego. Dziś wieczorem, czyli w piątek, będziemy skoncentrowani w obszarze Galerii Stella i tam będą ćwiczenia zdarzenia masowego, czyli dużego wypadku w ruchu drogowym na kilkadziesiąt osób poszkodowanych i około 30 załóg ratowniczych, więc myślę, że będzie to spore widowisko dla mieszkańców i osób zainteresowanych. A w sobotę najciekawsze zadania myślę, że będą na każdej ulicy tego miasta, od ulicy Głębokiej przez okolice Rynku, a najciekawsze atrakcje łącznie ze ścianką wspinaczkową dla najmłodszych przygotowaliśmy na Wzgórzu Zamkowym, gdzie każdy będzie mógł przyjść, zmierzyć sobie ciśnienie, poziom cukru, no i przede wszystkim nauczyć się ratowania innych, tak aby kiedyś może wystartować w zawodach jako zespół. No, najdalszą ekipę w tym roku mamy z województwa podlaskiego, niedaleko Międzyrzecza. Kilka ekip z Warszawy, zespoły z województwa dolnośląskiego, zespoły z wielkopolskiego. Tak naprawdę cała Polska dotarła tutaj do nas, może nie tak licznie, że mamy zespół z każdego województwa, ale powoli do tego celu zmierzamy, aby móc tutaj gościć gości i z Pomorza, i z Lubelszczyzny. To akurat w tym roku nam się udało. Powiat cieszyński mocno wspiera już drugi rok pod rząd Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu, ale w pozorację zdarzenia masowego będą zaangażowane OSP i PSP z Cieszyna, więc myślę, że również oni będą mieć okazję, żeby sprawdzić się w ratowniczym boju. Ponieważ mistrzostwa są skonstruowane z trzech kategorii, kategorii szkół ponadpodstawowych, kategorii młodzieżowych drużyn ratowniczych i kategorii kwalifikowanej pierwszej pomocy, to musieliśmy to troszeczkę rozbić tak, aby tych atrakcji wystarczyło na każdy z trzech dni mistrzostw i piątek jest zawsze dniem rywalizacji szkół, a zatem wręczyliśmy nagrody właśnie dla szkół, przy okazji zyskując być może w przyszłości chętnych na udział w trzydniowych zawodach już typowo ratowniczych. No, naszym najważniejszym celem jest oczywiście popularyzowanie idei ratownictwa i pierwszej pomocy, bo jeśli nawet dzisiaj udało nam się stworzyć takie miasteczko ratownicze i pojawiło się tutaj kilkudziesięciu przedszkolaków żywo obserwujących działania strażaków, żywo obserwujących jak udzielać pierwszej pomocy, to myślę, że to spełnia swoją rolę, bo gdzieś udało nam się zasiać takie nasionko, które być może w przyszłości będzie owocować, że ludzie będą jednak chcieli udzielać pierwszej pomocy i nie będą się tego bali. Thank you.